Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnej prognozie burzowej ja jeszcze przed kawą o cyk, tutaj jest bestia cyk, Marta ma kubek piękna, takie fajne kubki, gdzieś tam sobie kiedyś kupiliśmy i z tego kawę pijemy jest bardzo dobra, w sumie jakbyście pili z filiżanki też by była dobra, o tej porze w sumie zawsze kawa jest dobra przeglądam teraz sobie bo pracuję nad stroną naszą, gdzie dla każdego miasta będą metaogramy różne rzeczy pobierane, część osób już pewnie widziała, część nie więc tak informacyjnie że coś takiego się tworzy. Wszystko będzie na telefonie, czy tam na laptopie w jednym miejscu. Um, jeszcze trochę czasu, żeby to wdrożyć, ale już. Zaczyna to już przypominać to, co powinno przypominać. Oczywiście są jakieś problemy, które muszę poprawić, ale zawsze jest metoda. A że ja z natury mam różne pomysły i zawsze próbuję obejść dane problemy, tak jak tutaj przykład cyk z cebulką, krojenie cebuli bardzo dużo i nie wiem czemu musiałem pokroić chyba 5 albo 6 kg cebuli. Można albo płakać, albo założyć maskę słonia, wraz, wraz, wraz oczywiście z filtrem, który bardzo dobrze się sprawdza i już problemu nie ma ale filtr już się do niczego potem nie nadawał, więc tak to wyglądało. E, pomijamy to zdjęcie, udajemy, że go nie było. Słuchajcie, dziś od rana przechodziły komórki konwekcyjne burze e, na północ od Warszawy. Strefa burz do, dobudowywała się od południa i tych burz e, nie ubywało. Ba, co więcej, pojawiały się nowe rdzenia opadowe, e, dosłownie zjawiska microbursts, znów udało mi się złapać kilka z drona, wy pewnie powiecie, ty gadasz, kurde, tu łapiesz burze, tam łapiesz z drona, różne rzeczy, a tu nic nie ma na stronie, tylko wstawiasz jakieś zdjęcie z telefonu. Z prostej przyczyny, mam tego bardzo dużo, ale nie mam czasu jeszcze na to, żeby to wywołać. Podejrzewam, że jak wrócę z urlopu. I, i trochę zmienię plan wstawiania materiałów to wtedy dam radę to w końcu zacząć robić i będę publikował też na naszym, na naszym kanale na YouTubie, i tutaj również to tu jest jedno ze zdjęć. Na tym zdjęciu właśnie widać bardzo dobrze tą strefę opadową, która dosłownie spadała w dół cyk a, a tu widać mnie jak wyglądam jak 7 nieszczęść po 5 godzinach obserwacji w terenie, a to wyglądam jak widzę komórkę burzową, która jest nad Łomżą, albo w okolicy Łomży i to jak ktoś fajnie wstawił w tym, yy, w tym komentarzu o cyk, to to jest dosłownie coś takiego, ale ktoś jeszcze lepiej tam gdzieś tutaj mi wstawił o yy, dosłownie dziś wyglądało to tak burza? w okolicach Łomży? to ci to niepodobne to ci to niepodobne, a jednak faktycznie tak jest dobra, yy, starczy już tego gadania zaczynamy prognozę Partnerami naszego kanału jest aplikacja Monitor Burz, którą możecie pobrać na swój telefon oraz sieć obserwatorów burz. Zapraszamy na ich strony internetowe. Możecie wesprzeć nasz kanał, subskrybując go i klikając w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jesteśmy również na Patronite. Za całe wsparcie serdecznie dziękujemy. Elbląg nie śpimy, burza do Was idzie, a przynajmniej bardzo mała burza, kilka wyładowań i to w sumie jedyna burza w tym miejscu w Polsce. Ogólnie w Polsce jestem na stronie sieci obserwatorów burz i widzimy jeszcze zachmurzenie oraz opady deszczu, które zmierzają w stronę suwałk. To są, to są pozostałości po tych burzach, które ja miałem dzisiaj ja szczęście obserwować z samego rana. No i w tym momencie burz nie ma nad Polską. Generalnie zobaczmy, jak wygląda sytuacja w wielu miejscach piękna słoneczna pogoda, szczególnie w Polsce południowej, Polsce zachodniej, Polsce centralnej, w Polsce północno-zachodniej. Zachmurzenie przede wszystkim piętra wysokiego, więc tam jest możliwe zjawisko halo. Warto wyjrzeć i zobaczyć na niebie, czy faktycznie to zjawisko jest. W województwie pomorskim znów mamy mgły i zachmurzenie piętra niskiego. Jeżeli tu są mgły, to one się powinny unieść i powinno się niedługo pokazać słońce. Również halo możliwe na południu Polski, na południowym wschodzie, tam gdzie burz dzisiaj będzie najwięcej i te burze będą najsilniejsze, ale o tym za chwilę. Zerknijmy sobie raz jeszcze na strefę opadowe. Widzimy, że opady nad Polską zanikają, jest ich coraz mniej, ale widzimy też ten niż, który tutaj kłębi się nad Wyspami Brytyjskimi wraz z frontem atmosferycznym ciepłym oraz frontem atmosferycznym chłodnym. I ten, chłodnym. I ten front atmosferyczny chłodny zbliża się do Polski. Część z osób pyta, czy to, co jest nad Węgrami, czy ten układ burzowy zmierza w kierunku Polski, czy on dotrze. Szanse na to jakieś są, aczkolwiek niestety nieduże, ponieważ tutaj przepływ powietrza jest całkiem mały. Tak jak tutaj jeszcze raz widzimy ten układ burzowy, który dobudowywał się nad Warszawą i kierował się na północny wschód. Fajne to były chwile, fajne. Dobra, też tak jak wspominałem, tutaj widzimy właśnie ten front chłodny, który zmierza w kierunku Polski, zachodni granic Polski powinien osiągnąć chyba dziś wieczorem bądź w nocy. Dokładnie tak to wygląda. I to jeszcze raz mapa synoptyczna, jakbyście nie widzieli wcześniej muszę którąś wybrać, która jest najlepsza z nich i na, tym, i na tym tutaj mówić. I w tym momencie ciśnienie w wielu miejscach Polski bardzo podobne. Od 1018 do 1021 hektopaskali, przy czym najwyższe w Polsce północno-wschodniej, najniższe na krańcach zachodnich w województwie lubuskim, bo do Polski powolutku, powolutku właśnie zbliża się ten, ten układ niskiego ciśnienia. IMGW, nasze kochane, dzisiaj wydało ostrzeżenia znów przed burzami oraz przed upałem. Jeśli chodzi o upał, sytuacja się nie zmienia. Praktycznie cała Polska. E, może inaczej? No. Mm, cyk, cyk praktycznie cała Polska. No i czytamy sobie w prognozach, że od 30 do 33 stopni Celsjusza możliwe dziś są możliwe dziś są temperatury. Natomiast jeśli chodzi o burzę, to tu sytuacja wygląda o wiele ciekawiej, ponieważ województwa południowe mają drugi stopień zagrożenia burzowego. Przede wszystkim województwo podkarpackie. Pozdrawiamy podkarpackie. Mówcie tam dzisiaj, tylko uważajcie z dronem. Województwo ma... Z... Województwo Małopolskie, województw, południe województwa lubelskiego i krańce południowe województwa śląskiego. No i jak czytamy prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 mm, lokalnie do 50, porywy wiatru do 75 km na godzinę, miejscami sypnie gradem. Natomiast na pozostałym obszarze Polski Centralnej i Północno-Wschodniej, ach powiem województwami, województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, północ lubelskiego, północ i centrum świętokrzyskiego, łódzkie, pozostała część województwa śląskiego, wschód województwa Wielkopolskiego, południe województwa y, pomorskiego i zachodnio-pomorskiego, krawędź południowo-wschodnia. Tam mamy burzę pierwszego stopnia, stopień ostrzeżenia. Prognozowane są burze, którymi miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę i miejscami grad. Więc tak to wygląda i tam przede wszystkim trzeba uważać. No i teraz sprawdźmy sobie jak tutaj pokazuje nam model Swiss HD 4x4. No i widzimy, że do godzin popołudniowych, do godziny 14-15 praktycznie nie będzie żadnych opadów i bardzo no, nieduże zachmurzenie. Podejrzewam, że na północnym wschodzie dłuższe z racji właśnie tej strefy, której ten model nie uwzględnił. No i tamte chmury jednak będą przemieszczały się dalej na północny wschód w kierunku Litwy. Natomiast na krańcach południowych orografia się zaznaczy, a w związku z tym zaczą występować bardzo liczne i bardzo szybko pojawiające się komórki konwekcyjne, które na początku będą dawały opady, a następnie wyładowania atmosferyczne i tu bardzo mocna uwaga dla osób będących w górach. Słuchajcie, nie ma żartów, ten kto jest, często bywał w górach wie o tym. Natomiast nie ma żartów z pogodą, nie ma żartów z taką sytuacją, jaka jest w dniu dzisiejszym, kiedy to z, nich, z tego nizowego burze pojawiają się nagle i są gwałtowne. Dlatego też warto mieć aplikację, która tutaj będzie Was wspierała podczas tych górskich wycieczek. Aplikację no czyli taką, która na bieżąco sprawdza modele, modele, na bieżąco sprawdza detektory, chociażby wyładowań i daje Wam informacje, gdzie te wyładowania się pojawiają, jeżeli pojawiają. Się na przykład w odległości 50 bądź 60 km, które sobie ustalicie w opcjach tej aplikacji. Ta aplikacja da Wam informację o tym, że w waszym rejonie są wyładowania. Słuchajcie. No i ja mam taki przykład w tym momencie nad Polską już w sumie wyładowań nie ma, ale zostało mi to. Zobaczcie, cyk, jaki brudny telefon, ale może coś widać. Burza w okolicy wykryto 163 wyładowania. Sprawdź je teraz i klikając sobie cyk, wchodzicie w aplikację. W moim przypadku jest to monitor busz i sprawdzacie dokładnie, gdzie te wyładowania były. Ale to może być aplikacja monitor busz albo każda inna, która ma takie funkcje. Chodzi o wasze życie, o wasze zdrowie, o wasze bezpieczeństwo. Bo to jest najważniejsze. Pamiętajcie o tym. Słuchajcie, mamy tak, godzinę 14, 15, 16 17, 18, 19. No i tutaj ten model pokazuje nam największe prawdopodobieństwo burz w województwie Małopolskim i w województwie podkarpackim, tylko w sumie tego nie widać, ale w województwie podkarpackim też jest szansa na te burze. Generalnie model Swiss HD 4x4 te burze bardzo mocno wykasował, natomiast widać ten front atmosferyczny, który będzie zmierzał od zachodu, ale również nie widać burz, co jest bardzo ciekawe, bo inne modele te burze już widzą. Zerknijmy sobie jeszcze na model UM. 4 km on bardzo dobrze przewidział burze, które pojawiły się dzisiaj nad Warszawą. I zerknijmy sobie burze przede wszystkim według tego modelu po godzinie 16-17 na południu południowym wschodzie, ale też w centrum lokalnie i na pomorzu również jest możliwość ich Powstania do północy, do pierwszej w nocy, powinny się utrzymywać, potem powinny powoli zanikać, a od zachodu nastąpi nadejście frontu atmosferycznego i rozpocznie się wymiana powietrza. No dobra, to tyle z mojej strony. Zerknijmy sobie na inne modele numeryczne i te napisy. Ja jeszcze nie skończyłem, no ale dobra. Zerknijmy sobie na inne prognozy. Zacznijmy oczywiście od IMGW. IMGW w pierwszej kolejności. No i mamy tutaj trzy strefy burzowe w przypadku dnia. Strefa trzecia, druga, pierwsza, pomarańczowa silna burze. polska południowa, południowo-wschodnia, e, żółta to burze, czyli w sumie większa część kraju, a niebieska okalająca słabe burze. Może ona mówi, że turkusowa. Nie wiem, dla mnie niebieska. Dajcie znać, jaki to jest kolor. No i jak czytamy w obszarze pierwszym, czyli tym niebieskim, prognozowane są słabe burze o natężeniu opadów 10 do 15 mm i porywów wiatru do 60 km na godzinę. W obszarze drugim, czyli żółtym, burza o natężeniu opadu do 20 mm na godzinę sumami opadów do 35 mm z niewielkim gradem i porywami wiatru do 65 km na godzinę. Najsilniejsze opadowo burze spodziewane są w obszarze trzecim. Tutaj natężenie opadów może sięgać 30 mm na godzinę, a sumę opadów punktowo do 50 mm. Lokalnie wystąpi grad od 2 do 4 cm, a porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Matko jedyna, dobra. Okej, okay, dobra. No to mamy na dzień, no i mamy noc. W nocy nadal te burze możliwe na południowym wschodzie, tam mogą być nadal najsilniejsze w Polsce centralnej i północno-wschodniej, ale w województwie mazowieckim burze nadal są prognozowane, natomiast mniejsza szansa na burze w tym obszarze trzecim, czyli tym żółto niebieskim. Natomiast w województwie zachodniopomorskim mogą pojawić się burze w drugiej części nocy, związane z tym frontem atmosferycznym. I te burze będą prawdopodobnie wbudowane w większą strefę opadową. Dobra, więc mamy IMGW, sieć obserwatorów burz. W przypadku sieci obserwatorów burz to wygląda ciekawie ta sprawa bardzo. A więc tak, zacznijmy od średniego zagrożenia burzowego. Tutaj również południowy wschód, więc w te prognozy wszystkie są zgodne. Żółty obszar, czyli Niewielkie zagrożenie burzowe, cały wschód i centrum Polski, natomiast marginalne północny zachód, południowy zachód, bez Zielona Góra, Legnica. Ale wy tam nieszczęśliwi dzisiaj. Oj, albo i szczęśliwi. Wiecie, po ostatnich burzach, które tam przeszły i po stratach, które widziałem w różnych mediach, to może faktycznie już wystarczy. Słuchajcie, średnie zagrożenie burzowe, rejon Karpa, oraz ich przedgórza będzie najbardziej narażone na wystąpienie w sobotę burz. Zjawiska będą dosyć rozproszone, choć możliwe, że część z burz połączy się w większe... Niewielkie klastry zjawiska na ogół będą umiarkowane, jednak część z nich może być silna. Nie wykluczamy pojedynczych superkomórek niosących punktowo nawalne opady deszczu, silny wiatr i grad. No i oczywiście będą związane z tym wyładowania, które szczególnie w górach będą bardzo niebezpieczne. No i na koniec podsyłowcy burz i tutaj pierwsze, pierwszy poziom zagrożenia dla po, południa województwa małopolskiego, województwa podla kawy, Województwa podkarpackiego i dla krańców południowo-wschodnich województwa lubelskiego. Dla generalnie pozostałych części południa i centrum Polski jest te prawdopodobieństwo, tak jest tak pół na pół tutaj do tego pierwszego poziomu. Ale żeś Sławomir Sulik namalował. Matko, jedyna, ile tutaj jest tego. No, i tutaj na pozostałym obszarze też są możliwe burze. No, i tutaj wr wracamy do prognozy. Jeśli chodzi o prognozę, to mamy tak. Te burze, przede wszystkim na południowym wschodzie, mogą być najsilniejsze. Tam mogą występować opady gradu. Warunki kinematyczne będą słabe, dlatego te burze bardzo powoli będą się przemieszczać i te burze będą powodować, tak jak ostatnio w Łodzi, bądź dzisiaj w okolicach Łomży, nawalne opady deszczu, które. Będąc nad jednym obszarem, będą mogły pod, porobić podtopienia, zalania, i na to trzeba przede wszystkim uważać. Aktywność burzała będzie do godzin, do godzin wieczornych, kiedy to powinna po, po, powoli słabnąć. No i mamy 16 minut. Bardzo ładnie. Dzięki Wam wszystkim, jeżeli doczekaliście do tego momentu, kiedy piję ze swojego kubka kawę. Wasze zdrowie, dajcie znać, czy to oglądacie do tego momentu. Napiszcie w komentarzu, czy dobra była ta kawa. Ee, życzę Wam dobrego dnia i widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.